Rycerze, część czwarta, kasztelan. Trójka rycerzy umęczonych drogą zatrzymało się w karczmie pod gnuśnym kniecem. Siedząc na zydlach, krzepiąc się cienkuszem, wgapiali się w to, co działo się na dziedzińcu. — A patrzajcież, moi drodzy, jakiż to dzisiaj ruch na trakcie — zauważył Dobrowoj z Pyzdr. — Może to zawody jakoweś? — zapytał Bździsław z Pierdogrzmotów. W pewnym sensie rację macie, rycerzu, chodzi tak, to waszej młotowatości nie umniejszy, odparł Krzesimir z Kalisza. A, dziękuję, dziękuję, ucieszył się Bździsław. No i za co dziękujesz, młocie? Wściekł się Dobrowoj. Nie wiem, zreflektował się Bździsław, ale tak mi się jakoś ciepło pod zbroją zrobiło, dodał uśmiechając się szeroko. Boście sobie miodu gorącego za blachy wlali, powiedział Krzesimir. O, żeż ty! Prawdę rzeczecie, zreflektował się ponownie Bździsław, ale wracając do tematu, przerwał mu Dobrowoj, to ruch na trakcie nie maleje. No ale jak mi się to tutaj wchlapało, zapytał sam siebie Bździsław, i to jeszcze nie jakieś plugawe wino, tylko prawdziwy miód kasztelański. Ot, właśnie i o kasztelana tu chodzi, powiedział Krzesimir, gdyż wybory się w Grodziszczu szykują. Będziemy mieli nowego kasztelana? Spytał Dobrowoj. Jak będę miał nieszczelności w zbroi, to krzyżak jakiś plugawy, niech buzdygan mu twardym będzie, może to wykorzystać. Nadal do siebie zagadał Bździsław. Lud twierdzi, że stary kasztelan już się nakradł i trza im nowego, rzekł Krzesimir. I dlatego taki ruch na drogach, stwierdził Dobrowoj. O, tu jest dziura jakowaś, może by tu mchu natkać, kontynuował Bździsław. Kandydatów na nowego kasztelana multum się do Grodziszcza udaje, powiedział Krzesimir. Prawdę rzeczecie, a ten wielgachny to kto? Zapytał Dobrowoj, wskazując na dwumetrowego rycerza. To rycerz Roman z Bagien, odparł Krzesimir. Pewnie dlatego taki wysoki, dorzucił Dobrowoj. Z Bagien to i brodzić musi. Bredzić? To na cholerę nam bredzący kasztelan, zapytał zdziwiony Bździsław. Brodzić, tłumoku, to po bagnisku chodzić, gałęzie i mchy na boki rozpychać, ześlił się Dobrowoj. O właśnie, po ile tam jest mech, bym sobie tę dziurę we zbroi zatkał, zorientował się Bździsław. We łbie sobie pierwej zatkaj, bo już oleju nie masz, zauważył Krzesimir. Bździsław pomacał się po czerepie. A te dwa knypki za Romanem to jeden rycerz i mi się w oczach dwoi, czy też dwóch? Zapytał Dobrowoj, zerkając na dziedziniec. Chłe, chłe. Toć prawdę gadali, iż identyczni są jak dwie krople wody. To bracia gęsińscy z pośmierdów wysokich, odparł Krzesimir. Fuj, z pośmierdów? Powiedział Bździsław i złapał się za nos. Tłuku jeden, pośmierdy to taka osada jest. Nazwa taka, Jezu, ja go kiedy mieczem w ten głupi łeb zajadę. Zeździł się ponownie Dobrowoj. Którego jak ich dwóch jest? Zapytał Bździsław. Jezu, zawył Dobrowoj. Gdzie? Zapytał Bździsław, rozglądając się po karczmie. Co gdzie? Zainteresował się Krzesimir, odrywając się od obserwacji ludzi za oknem. Jezu! Dobrowoj zawył ponownie i znacznie donośniej. Gdzie? Zapytał Bździsław. O czym wy do diaska gadacie? Zapytał Krzesimir. Zacny Dobrowoj ma widzenie, a ja też bym chciał mieć, bo nigdy jeszcze nie miałem, odparł Bździsław. On chce normalnie wryza robić, powiedział Dobrowoj, starając się uspokoić. Który jak ich dwóch jest? Zapytał Bździsław. Bury, rzekł Dobrowoj i znienacka zdzielił Bździsława leżącym wcześniej na półmisku udźcem jagnięcym. No to mamy chwilę zasłużonego spokoju, skonstatował Krzesimir. Te, zadumał się Dobrowoj. Chyba tegoż udźca ze sobą w podróż zabiorę, gdyż jak mi się zdaje, pomocnym odbyć może w dalszej naszej wędrówce. Prawdę powiadacie, Dobrowoju, odparł Krzesimir. Pomocnym on być może. A któż to taki ogorzały na twarzy? Zapytał Dobrowoj, wskazując za okno. To rycerz zacny z kresów naszych, niejaki Peper, odparł Krzesimir. W tle usłyszeć można było strojenie instrumentów przez czterech zagranicznych muzyków. No, no, nie zgorsza ta karczma. Muzykantów nawet mają, zauważył Dobrowoj. A zaiste, i to z obcych terytoriów. Brytowie to chyba jacy, odparł Krzesimir. A jak zwą ową kapelę? Zapytał Dobrowoj. Dziwnie tak jakoś. Bi, bi, zająkał się Krzesimir. No nieistotne, wtrącił Dobrowoj. A czemu ten Pepper taki brązowy na facyjacie? A mawiają, iż w obcych landach chłop jakoś go do krowiego kupska przytulał, odparł Krzesimir. Oj, to przykrość, zaniepokoił się Dobrowoj. Przykrość, ale nie większa niż widły w żyć wrazić, zadumał się Krzesimir. W żyć? Bolesna to sprawa, jak mnie czerep nasuwa, odezwał się Bździsław, który trzymając się za głowę począł powoli gramolić się z podłogi. Kiedy Tatarzyn wściekły instrumentum jakowe, które oni parasollum zwą, w żyć mi zasadził i otworzyć kazał, to dopiero bolesnym było, w szczególności kiedy one instrumentum wyciągać zaczął. Ale mnie ten łeb strasznie nasu...
Nie dokończył ocknięty właśnie Bździsław, bo Dobrowoj poprawił mu ućcem jagnięcym, lekko już nadgryzionym. No i spokój, powiedział Dobrowoj. Tu spokój, a tam się pchają na kasztelana, pchają, zauważył Krzesimir. A niech się pchają, i tak zbroje nie stanieją, zasmucił się Dobrowoj. A no nie, zadumał się Krzesimir. To może się napijemy? Zapytał Dobrowoj. A co z nim? Krzesimir wskazał na leżącego jak kłoda Bździsława. Wynieśmy go na dziedziniec, może na kasztelana się załapie. Myślicie, że szanse majakowe? Zdziwił się Dobrowoj. Przecież to młot straszliwy. Zaśmiał się Krzesimir. A tamci to myślicie, że lepsi? To może by go i w konkursie na króla wystawić? Zapytał niecałkiem poważnie Dobrowoj. A jakby mu parasolum zasadzić, to w wyścigu kłusaków, zachichotał Krzesimir. W atmosferze ogólnej radości Bździsław został wyniesiony i rzucony pod lipę wiekową, gdzie gawiedź gromadzić się poczęła i wkrótce na rękach ich poniesionym był ku grodowi.